Jeszcze raz bardzo serdecznie witam wszystkich na kolejnym webinarium przygotowanym dla organizacji starających się o grant w drugim konkursie grantowym programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Dziś zajmujemy się tematem budżetu i finansowania w programie Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Naszą ekspertką jest Dorota Głażewska-Zielińska z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a ja nazywam się Agnieszka Koszowska i będę hostować to webinarium. Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy OGIE i funduszy norweskich, a realizuje go konsorcjum w składzie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej imienia Jerzego Regulskiego, Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Po webinarium o godzinie 12:45 rozpocznie się sesja pytań i odpowiedzi, która będzie prowadzona w formule spotkania i tam będzie można zadać pytania już bardziej konkretne do Doroty. Natomiast oczywiście prosimy o zadawanie pytań na czacie. Ja te pytania wszystkie będę rejestrować i jeżeli nie uda się odpowiedzieć na te pytania teraz, co jest dość prawdopodobne, ponieważ temat jest bardzo szczegółowy, bardzo duży. Pytania zostaną przekazane właśnie na sesję pytań i odpowiedzi. Ponadto jutro i przez kolejny piątek i sobota, 4 i 5 marca oraz 11 i 12 marca w godzinach od 10 do 14 będą się odbywać sesje konsultacyjne pod nazwą Marcówka z programem Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Dorota, nasza dzisiejsza ekspertka, będzie z nami jutro o godzinie 10, więc wtedy również będzie można zadać jej pytanie. Bardzo prosimy, by te pytania, które są bardzo szczegółowe, takie, które dotyczą już konkretnych zagadnień wynikających ze specyfiki Waszego projektu, by te pytania zostawić na marcówkę, czyli na jutro na godzinę 10, dlatego że wtedy będzie więcej przestrzeni, więcej możliwości, by tym pytaniom poświęcić więcej czasu. I jeszcze jedno ogłoszenie. W projekcie towarzyszącym programowi Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny Szkoła Aktywnego Sektora trwa właśnie nabór na szkolenia i ten nabór, ta rekrutacja potrwa do 16 marca 2022 roku. Na ekranach widzicie adres strony tego projektu i tam są wszystkie wymagane informacje. Jest to adres szkolasektora.org.pl. I już przechodzimy do części merytorycznej związanej z tematyką dzisiejszego webinarium. Nasza ekspertka Dorota Głażewska-Zielińska jest kierowniczką do spraw finansowych programu, pracuje w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej imienia Jerzego Regulskiego. I z mojej strony na razie to już tyle. Oddaję Ci, Doroto, głos. Chciałabym, żebyśmy odpowiedzieli sobie wspólnie najpierw na trzy podstawowe pytania, które dotyczą wszystkich projektów bez względu na to, jakie mają Państwo indywidualne, specyficzne pomysły do zrealizowania we własnych społecznościach lokalnych czy regionalnych. Opowiem krótko o wkładzie własnym, czy jest wymagane, czy nie, jeśli się pojawia, jakie wiążą się z tym konsekwencje. Drugie pytanie, co można finansować w ramach programu, czyli jakie koszty są kwalifikowane, a jakie koszty są wykluczone. I trzecia część będzie dotyczyła zasad finansowych w programie, które są istotne przy planowaniu budżetu, także te, które trzeba wziąć już pod uwagę w sytuacji, gdyby Państwo otrzymali środki, grant. W ramach całej procedury konkursowej, to też z czym to będzie się wiązało na poziomie realizacji projektów, tak żeby też mieć pełną wiedzę na temat zobowiązań, które wiążą się z realizacją grantów w naszym programie. Wkład własny to jest taka pierwsza podstawowa informacja, nie jest wymagany.
Jesteśmy 2 lata po pandemii. Państwa darczyńcy, nasi donorzy zdecydowali, że w związku ze skutkami pandemii COVID-19 możemy dofinansowywać Państwa projekty w 100%. Oczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, że chcieliby Państwo wnieść wkład własny. On może być niefinansowy, ale tylko w postaci pracy wolontariuszy lub wolontariuszek, albo finansowy. Natomiast nie przewidujemy wkładu rzeczowego, na przykład w postaci nieodpłatnego użyczenia sprzętu, sali, lokalu. Proszę jednak, to znaczy taka sytuacja, w której ktoś chce wnieść wkład własny, to jest taka, to pojawia się wtedy, kiedy sama realizacja projektu wymaga po prostu zaangażowania większej liczby środków i no, w jaki sposób chcą Państwo te środki zmaczować, ale proszę pamiętać o tym, że to niesie ze sobą bardzo konkretne zobowiązania i konsekwencje. Jeżeli wykazują Państwo wkład własny, program narzuca także obowiązek jego wykazywania i właściwego zaraportowania według tych samych zasad, co realizacji kosztów ze środków z przyznanego grantu. Czyli podlega wkład własny dokładnie tym samym zasadom, co fundusze EOG albo fundusze norweskie, tak, które także w drugim konkursie tematycznym będą także rozdzielane w ramach naszego programu. Pierwsza podstawowa zasada jest taka, że wkład własny należy wykazać we wszystkich kategoriach proporcjonalnie. To znaczy, że jeżeli zdecydowaliby się Państwo, że cała realizacja projektu, czyli 100% kosztów, 100% budżetu przeznaczonego na realizację projektu dzielą Państwo przykładowo 90% to jest grant, 10% to jest wkład własny, oznacza to, że te 10% trzeba wykazać w każdej pozycji budżetu. Czyli na przykład koordynacja, promocja, zakup sprzętu, koszty pośrednie także. Nie może to być wkład własny, na przykład przeznaczony, jeżeli mają Państwo na przykład środki na wynagrodzenie konkretnej osoby i tylko tam chcieliby je Państwo wykazać, zgodnie z wymogami donorów, musi być on rozłożony proporcjonalnie na wszystkie szczegółowe linie budżetowe w projekcie. Co istotne, nie może on pochodzić także z programów mechanizmu finansowego EOG, czy norweskiego mechanizmu finansowego, ani ze środków unijnych, czy funduszy szwajcarskich. Jeżeli wkład własny wykazywaliby Państwo z instytucji publicznych lub instytucji prywatnych, o ile nie są to dotacje instytucjonalne, będziemy Państwa prosić o zgodę, o przedstawienie takiego zaświadczenia, że instytucja, która Państwu środki przekazuje, od której otrzymali Państwo dotację, wyraża pisemną zgodę na wykorzystanie środków w ramach wkładu własnego w naszym programie. To jest także związane z tym, że środki z grantu przyznanego w ramach naszego programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny nie mogą być wykorzystywane jako wkład własny w innych projektach. I proszę także wziąć to pod uwagę, że niestety w drugą stronę od nas Państwo nie mogą takiej zgody otrzymać. Jest to także nasze zobowiązanie w stosunku do donorów. Projekty, które finansujemy, mają być unikalne, pewne mają tworzyć pewne całości, czyli to też tutaj asteriksem zaznaczyłam, że ten sam projekt finansowany z innych źródeł w praktyce wyklucza otrzymanie grantu w ramach naszego programu. Dlatego przypominam, jeszcze raz podkreślam, wkład własny nie jest wymagany i myślę, że jakby większość organizacji może z tego z pewnością skorzystać. Część druga, czyli odpowiedź na pytanie, co możemy sfinansować w ramach grantu, jakie koszty są kwalifikowane i czym są koszty bezpośrednie i pośrednie. Tu mają Państwo taki graf, który pokazuje nam ten podział kosztów i tą ideę, czym są koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. W ramach naszego programu dzielimy koszty kwalifikowane, czyli te, które można sfinansować w ramach grantu, na koszty bezpośrednie i pośrednie. Za chwileczkę jakby wyjaśnię, na czym polega ta różnica. To nie do końca jest jakby zbieżne z tym, czym są koszty merytoryczne i administracyjne, koszty ogólne, ale no, jest to jakby podobna tutaj
definicja. Zarówno koszty bezpośrednie i pośrednie można sfinansować z grantu i jest ten wkład własny niebieska chmurka, która także dotyczy realizacji budżetu. Koszty kwalifikowane to są takie koszty, które łącznie spełniają poniższe kryteria, które widzą Państwo teraz na ekranie. Muszą być one poniesione w okresie realizacji projektu, który zostanie określony w umowie grantowej. Tak? Państwo ten okres realizacji definiują w ramach wniosku. Muszą mieć bezpośredni związek z realizowanym projektem, być niezbędne, racjonalne, efektywne, związane z realizacją celów i osiągnięciem zamierzonych rezultatów. Czyli jednym słowem muszą być uzasadnione, konieczne do zrealizowania założonych rezultatów projektu, a dodatkowo na poziomie sprawozdawczości muszą być one poparte stosownymi dokumentami księgowymi, takie, które umożliwiają ich zidentyfikowanie, sprawdzenie w sposób przejrzysty, wprowadzone do ewidencji księgowej lub uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w sposób wyodrębniony, na wyodrębnionym planie kont i oczywiście muszą także podlegać wszystkim obowiązującym prawom związanym z ustawodawstwem podatkowym czy ubezpieczeniem społecznym. Co oznacza poniesienie kosztów? To jest jeden z tych pierwszych punktów, poniesienie w okresie realizacji projektu. To jest też ważne na poziomie realizacji, ale proszę pamiętać o tym, że poniesiony koszt to jest taki, gdzie dokument księgowy został wystawiony, usługa została wykonana albo towar został dostarczony i dokument księgowy został opłacony w okresie realizacji projektu, a koszt został zaksięgowany na wyodrębnionym planie kont. Za kwalifikowane koszty będziemy uznawali także te, które zostały udokumentowane fakturami czy rachunkami wystawionymi w ostatnim miesiącu realizacji projektu i zapłaconymi w terminie do 30 dni od ostatniego dnia realizacji określonego w umowie. To jest taka różnica, którą podkreślamy, bo jest to często jakby różni się to na przykład od dotacji budżetowych z administracji publicznej. Ma to Państwu ułatwić na przykład opłacenie ubezpieczeń społecznych czy podatków, które są naliczane za ostatni miesiąc realizacji projektu. Czym są zatem koszty niekwalifikowane? To będą te oczywiście, które nie spełniają warunków, wymogów kwalifikowalności, a w szczególności są to prowizje, odsetki z tytułu spłaty kredytów, opłaty za transakcje finansowe czy inne koszty finansowe z wyjątkiem operacji bankowych związanych z realizacją projektów, czyli opłat bankowych na przykład związanych z obsługą wyodrębnionego rachunku bankowego na rzecz realizacji projektu. Nie można także w ramach programu finansować zakupu ziemi, nieruchomości, rezerw na zobowiązania, rezerw na straty czy strat spowodowanych różnicami kursowymi. Ryzyko kursowe jest po stronie grantobiorcy. I bardzo istotna kwestia, VAT, który w świetle obowiązujących przepisów prawnych może być odzyskiwany, również nie jest kosztem kwalifikowanym. Natomiast w sytuacji, w której nawet są Państwo płatnikiem VAT-u i nie mogą Państwo go odzyskać w ramach naszego programu, my dofinansowujemy tylko działalność, działania w ramach działalności statutowej, nieodpłatnej, to w takiej sytuacji VAT będzie kwalifikowany i mogą Państwo budżetować koszty w kwotach brutto. Takie oświadczenia na poziomie podpisywania umowy grantowej będziemy także od Państwa już formalnie zbierać i wymagać jakby tej informacji odnośnie VAT-u. Koszty niekwalifikowane to oczywiście też są te, które są sfinansowane z innych źródeł, ale także które dotyczą postępowania sądowego, grzywn, kar i szeroka kategoria, koszty niepotrzebne i nieuzasadnione. To podlega ocenie ekspertów. Koszty niekwalifikowane to są także koszty działań wykluczonych. Nie można w ramach programu przekazywać środków pieniężnych ani świadczeń w naturze, czyli darowizn dla osób fizycznych lub prawnych, za wyjątkiem małych nagród czy podarunków do wartości 200 zł na osobę. Czyli jeżeli ktoś z Państwa planuje na przykład jakieś działania partycypacyjne w ramach
budżetów szkolnych. Proszę dokładnie rozważyć to, co mogą Państwo sfinansować jako lider organizacji. Takich pytań mieliśmy wiele na poziomie pierwszego konkursu tematycznego. Możemy tylko dopuścić 200 zł na osobę jako pewnego rodzaju nagrodę czy dofinansowanie danych działań w ramach chociażby właśnie konkursów, jakichś projektów. Natomiast nie ma możliwości sfinansowania przekazywania środków na rzecz osób trzecich w ramach właśnie odrębnej procedury grantowej. Regranting jest wykluczony. Jest tak samo wykluczona działalność polegająca na finansowaniu praktyk i kultu religijnego, tak samo jak działalności partyjnej czy kampanii wyborczych i najważniejsza działań prowadzonych w ramach działalności gospodarczej czy odpłatnej działalności pożytku publicznego. To podkreślam, ponieważ w ramach rozwoju instytucjonalnego mogą Państwo myśleć o składaniu środków na dywersyfikację źródeł finansowania Państwa organizacji. Sama taka strategia czy pomysł na przygotowanie na rozwój, jeżeli mieści się w ramach kosztów działalności statutowej, jest możliwa do sfinansowania, natomiast już wszelkie działania, które mają znamiona działalności odpłatnej czy gospodarczej, wprowadzania pewnych usług do obrotu, są wykluczone. Czym zatem są koszty bezpośrednie w szczegółach? To będą te wszystkie koszty kwalifikowane, które są związane z realizacją działań przedstawionych we wniosku, w tym koszty ewentualnego partnerstwa. To jest taki rzut oka na graf. Teraz króciutko postaram się opowiedzieć o każdej z tych kategorii kosztów bezpośrednich. Na początek koszty wynagrodzeń personelu. To jest bardzo, tutaj bym prosiła o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy w naszym podręczniku w ogłoszeniu konkursowym na temat kosztów wynagrodzeń personelu. W pierwszym konkursie tematycznym zdarzało się tutaj de facto najwięcej błędów. Koszty personelu to są takie koszty, gdzie możemy ująć albo umowę o pracę, albo umowy cywilnoprawne, ale uwaga, to nie są umowy o dzieło. Umowy o dzieło to są umowy efektu. Umowę cywilnoprawną w tym sensie rozumiemy, że jest to umowa zlecenie albo umowa o świadczenie usług z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która wykonuje swoją pracę osobiście, czyli de facto takie osoby, które byłyby członkami naszego stałego zespołu. Natomiast donorze starali się tutaj umożliwić, także wiedząc jakby jak wygląda też rynek pracy w Polsce, rozszerzyć tą kategorię nie tylko na samą pracę na podstawie etatu, umowy o pracę, włączyć także umowy cywilnoprawne, lecz nie każda umowa cywilnoprawna będzie się mieściła w kosztach personelu. Proszę pamiętać o tym, że w ramach wynagrodzenia kwalifikowane są wszystkie narzuty pracodawcy, a w związku z tym ubezpieczenia społeczne, podatek, fundusz pracy, pracownicze plany kapitałowe, jeśli są takie składki też u Państwa odprowadzane, to są w 100% koszty kwalifikowane. Warunkiem jest to, że prosimy w przedmiocie umowy zawsze zawrzeć informację o źródle finansowania, a także szczegółowo określić zadania, czas pracy, wysokość wynagrodzenia i dotyczy to każdego typu umowy, tak? Nie tylko tych, które będą mieściły się w kosztach personelu, ale także te umowy, które będą wykazywane w pozostałej części budżetu w ramach działań merytorycznych. Proszę pamiętać, wracając do umów cywilnoprawnych, to będą te umowy, które trwają przez znaczną część trwania projektu, to znaczy takie, które nie są doraźnymi usługami. Jeżeli będziemy mieli koszt personelu, na przykład przeprowadzenie warsztatów, które są jednorazowe, albo nawet jeżeli to będzie działanie cykliczne, ale wydarzające się raz w tygodniu, nie jest to koszt personelu. Wtedy taka umowa, takiego rodzaju koszt powinien zostać wprowadzony do odpowiedniego działania merytorycznego. Wyjątkiem są jedynie osoby, które co prawda mogą świadczyć pojedyncze usługi, krótkotrwałe, ale są trwale związane z grantobiorcą, czyli na przykład mogą być członkami lub członkiniami stowarzyszenia i w tym przypadku koszt takich usługi możemy potraktować jako koszt wynagrodzenia personelu. Jest to wyjątek, ale taka informacja powinna znaleźć się również w opisie pozycji budżetowej, na tyle, żeby nie budziło to wątpliwości na etapie weryfikacji Państwa budżetów.
To są przykłady z wniosków, które do nas trafiły na różnym etapie i chciałam Państwu pokazać tylko, nie sugerować się tym, to nie są poprawne przykłady, to są przykłady różnorodnych informacji, które znajdujemy w Państwa budżetach, które do nas trafiają i chciałam pokazać, na czym polega kłopot, kiedy mamy bardzo ogólnie zdefiniowaną kategorię budżetową, jak na przykład koszt obsługi księgowej firma zewnętrzna. Jeżeli taki koszt znajduje się w kosztach personelu, jest to błąd. Firma zewnętrzna, jeżeli jest to spółka, spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powinna się znaleźć w kosztach pośrednich, jeżeli koszt dotyczy ogólnej obsługi księgowej, jeżeli byłby to koszt obsługi księgowej projektu, musi to być napisane w danej pozycji. Możemy księgowość wykazać w kosztach personelu, jeżeli jest to osoba stale z nami współpracująca, wykonująca swoją pracę osobiście i oddelegowana do wykonywania zadań w ramach tego projektu. To musi jasno wynikać z opisu pozycji. Czyli obsługa księgowa i kadrowa umowa cywilnoprawna nadal jest informacją dla nas niedostateczną. Jeżeli mamy pierwszy przykład, terapeuta prowadzący warsztaty grupowe w ścieżce terapia bez przemocy, mamy 10 zajęć pod 3 godziny, nie jest to koszt personelu. To jest koszt działania, który powinien znaleźć się w dalszej części budżetu. Przykłady dwa kolejne, tutaj mamy już bardzo szczegółowo rozpisane wynagrodzenie, przykładowo koordynatorki projektu, minimum jedna osoba przez 24 miesiące, średnio 1800 zł brutto, brutto, chodzi tutaj oczywiście o 1800 zł brutto wraz z narzutami pracodawcy, jest podany wymiar czasu pracy i jest podana forma zatrudnienia. Na poziomie podpisywania umów grantowych my prosimy także Państwa, jeżeli ktoś nie napisze, jaki jest wymiar czasu pracy lub forma zatrudnienia, o weryfikację, ponieważ musimy także dostosować budżet do wymogów ustawowych o minimalnym wynagrodzeniu. Jeżeli nie znajdują się tam te szczegółowe opisy, powoduje to, że nie wiemy tak naprawdę, czy koszt, który został wprowadzony, nie jest zaniżony, a czasem też, czy jest zawyżony. Jeżeli nie jesteśmy w stanie określić, czy jest to cały etat, pół etatu, ćwiartka, jaka jest minimalna stawka godzinowa założona w projekcie. W związku z tym, że możemy rozliczać oczywiście niepełen wymiar czasu pracy, proszę pamiętać o tym, że wymagamy dla takich osób, czy na etacie w niepełnym wymiarze, czy osób pracujących na zlecenie, prowadzenia ewidencji czasu pracy. Taki wzór udostępniamy u nas na stronie, możemy też stosować własne wzory. Natomiast to, co jest istotne, możemy sfinansować koszty faktycznie przepracowanych godzin i to na poziomie sprawozdawczości będziemy również sprawdzać. W ramach kosztów, teraz idziemy dalej, nie koszty personelu, tylko koszty bezpośrednie, możemy również sfinansować delegacje, diety personelu, wolontariuszy. Proszę pamiętać, że to nie są koszty personelu, to są koszty działań. Takie koszty oczywiście należy udokumentować, posiadać fakturę, bilet, kartę pokładową albo nawet notatki ze spotkania na tyle, żeby wiedzieć, że dane wydarzenie, podróż się odbyła. W ramach kosztów bezpośrednich, czyli w ramach działań, które Państwo sobie zdefiniują w projekcie, mogą Państwo sfinansować również zakupy materiałów, towarów, usług, w tym koszty podwykonawstwa, takie, które są niezbędne do realizacji Państwa projektu. Czy to będzie wynajem sali, czy zakwaterowanie, czy przeprowadzenie warsztatu, czy zlecenie przeprowadzenia szkolenia, wykonanie jakiejś usługi graficznej. To są koszty projektowe mieszczące się w ramach działań merytorycznych. Koszty bezpośrednie mogą również finansować remonty nieruchomości, ale do wysokości 50% wszystkich kwalifikowanych kosztów projektu. I co najważniejsze, ponownie, muszą być one uzasadnione i spójne z projektem. Takie koszty można zamieszczać i finansować zarówno w części kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich, tak, w zależności jakie mają Państwo potrzeby, ale proszę pamiętać, że to może być maksimum 50%, ale też musi być to uzasadnione w ramach projektu. W ramach kosztów bezpośrednich można również zakupić środki trwałe, wartości materialne i prawne. Przypominam, że to są składniki majątku organizacji o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. To wynika z ustawy o rachunkowości. Jeżeli jednak będą Państwo zakupywać środek trwały zgodnie z ustawą
o ordynacji podatkowej i koszt środka trwałego będzie wynosił więcej niż 10 tysięcy złotych, taki środek trwały będzie wprowadzony do umowy grantowej. Będziemy negocjowali podpisanie takiego kosztu i uwzględnieniu go w umowie grantowej pod warunkiem, że będzie on stanowił ponownie integralną, niezbędny element do realizacji projektu, musi być zakupiony na wczesnym etapie realizacji i co ważne, użytkowany w okresie trwania projektu i w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Nie można go wykorzystywać do działalności gospodarczej, nie można go sprzedać i to są takie warunki, które zawieramy w umowie grantowej. Można także rozliczać koszty trwałe w ramach amortyzacji. Wtedy takim dokumentem dla nas będą odpisy amortyzacyjne. Natomiast no, proszę pamiętać też o tym, że każdy środek trwały, również niskocenny, poniżej 10 tysięcy złotych, każdy sprzęt, wyposażenie musi być możliwy, łatwy do zidentyfikowania, opatrzony naklejką z tytułem projektu, wskazanym źródłem finansowania. O tym szczegółowo będziemy mówić w sytuacji, w której się spotkamy ponownie po rozstrzygnięciu konkursu, kiedy mam nadzieję będziemy się widzieli już w gronie nie tylko wnioskodawców, ale i grantobiorców. Mogą Państwo w ramach preliminarza zabudżetować także oczywiście te działania, które są bezpośrednio związane z realizacją projektu, ale także te, które my od Państwa wymagamy, czyli na przykład związane z komunikacją, stworzenie strony czy podstrony projektu, ewentualnie właśnie koszty, tak jak wspominałam, ten wyjątek kosztów bankowych związanych z wyodrębnieniem subkonta bankowego dla grantu, czy koszty podróży na organizowane przez nas wydarzenia, to jest akurat pod największym znakiem zapytania ze względu na obecną sytuację, nie tylko epidemiczną. I doszliśmy do kosztów pośrednich. Tu bym bardzo prosiła Państwa o podejście takie rzetelne do tematu, bo poza kosztami personelu, najwięcej błędów, które wydłużają nam podpisanie umowy grantowej, wiąże się z kosztami pośrednimi. To będą koszty kwalifikowane, które nie mogą być jasno wykazane jako bezpośrednio związane z projektem, ale możemy je uzasadnić i wykazać w ewidencji księgowej jako poniesione w związku z realizacją projektu. Na przykład część kosztów najmu, media, zakup materiałów biurowych, koszty zarządu, personelu pomocniczego, czyli na przykład sekretariat, ale też kadrowa, księgowa, czyli ogólne koszty, które wiążą się z działaniem organizacji, które są niezbędne, żeby organizacja prowadziła projekt. Koszty pośrednie finansujemy w sposób ryczałtowy. Maksymalnie może to być, uwaga, 15% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów personelu. Nie jest to tak zwany overhead w stosunku do całych kosztów bezpośrednich projektu, ale to też jest wymóg i taka zasada narzucona przez donorów, że sumujemy koszty personelu i od nich narzucamy stawkę ryczałtową, maksymalnie może to być 15% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów personelu przypisanych do projektu i te koszty pośrednie możemy wykazać we wszystkich trzech częściach budżetu, czyli liczyć je zarówno od sumy kosztów personelu przypisanych do projektu, sumy kosztów personelu związanych ze współpracą dwustronną, sumy kosztów personelu związanych z rozwojem instytucjonalnym. Koszty, które będą Państwo ponosić pośrednie, nie będą raportowane, ale muszą Państwo je oczywiście ponosić, mieć je w ewidencji księgowej i muszą się one rzeczywiście, to nie są takie środki, które można zostawić sobie na później. My w ramach monitoringów także możemy prosić Państwa jakby sprawdzić, czy organizacja po prostu ponosi takiego rodzaju koszty i do nich zajrzeć. Natomiast to, co jest istotne, grantobiorcy będą się rozliczać też w oparciu o faktyczną kwotę wydaną na wynagrodzenia. Tutaj proszę spojrzeć na przykład, jeżeli by zabudżetowali Państwo na wynagrodzenia 20 tysięcy euro,
ryczałt określili na poziomie 10%. To nie jest błąd, bo maksymalnie może być 15%, ale Państwo muszą sami obliczyć tą stawkę ryczałtową. Ona może być różna, prawda? I to może być kilka lub kilkanaście procent. Jeżeli wykazujemy 10%, to stanowi to 2000 euro, tak? Które mamy do dyspozycji na koszty pośrednie. Ale jeżeli zaraportują Państwo na koniec realizacji projektu albo w danym okresie sprawozdawczym 15 tysięcy, to nie jest tak, że wykazują Państwo w kwotach bezwzględnych 2 tysiące kosztów pośrednich, ale ponownie obliczają tą kwotę pokrycia kosztów pośrednich poprzez ryczałt, który jest stały, tak? Jeżeli jest to 10% z 15 tysięcy kosztów, które faktycznie Państwo ponieśli w ramach projektu, mają Państwo w związku z tym do dyspozycji na koszty pośrednie 1500 euro. Jeśli zdecydują się Państwo na rozliczenie kosztów pośrednich, będziemy prosić oczywiście o odpowiednią kalkulację. Może ona się obierać na jednej z tutaj pokazanych, wymienionych metod. Pierwsza z nich jest opisana bardzo szczegółowo w podręczniku. Ja także po dzisiejszym szkoleniu i może za chwileczkę jeszcze Państwu udostępnię i pokażę taką tabelę, którą stworzyliśmy, która ma pomóc w obliczaniu prawidłowym stawki ryczałtowej. Można to zrobić według ustalonej przez Państwa metodzie w ramach organizacji. My rekomendujemy opisujemy szczegółowo tą wymienioną w podręczniku metodę z zaangażowaniem personelu w projekt w stosunku do personelu zatrudnionego do całej organizacji, w związku z tym, że po prostu stawkę ryczałtową liczymy od tej sumy kosztów personelu. Ale oczywiście mogą zdarzać się sytuacje, że organizacja nie ma stałego personelu, opiera się na działaniach wolontariuszy i na przykład będzie bardziej adekwatne użycie ustalonej proporcji pomiędzy budżetem projektu a budżetem całej organizacji. Jeżeli ta sytuacja byłaby nieadekwatna, można na przykład zastosować ustaloną proporcję między kosztami pośrednimi projektu a średnią kosztów administracyjnych organizacji czy innej jasno ustalonej metodzie. Ale to, co jest istotne, jak Państwo ustalają tą proporcję, ja zaraz to pokażę na tych liczbach bezwzględnych, proszę pamiętać, że to nie jest jeszcze stawka ryczałtowa. Muszą Państwo jeszcze określić koszty administracyjne, które będą ponoszone średnio przez okres realizacji projektu, odnieść do tego tą proporcję, o której jest mowa w tych punktach i dopiero na tej podstawie wyliczyć stawkę ryczałtową. Jak Państwo do tego dojdą, to też proszę pamiętać, że nie można zmienić sposobu kalkulacji kosztów pośrednich w trakcie realizacji projektu. Ona będzie obowiązywała nas przez cały czas. W związku z tym, jeżeli Państwo podchodzą do tego tematu, chcą wykazać koszty pośrednie, ponownie, żeby sprawdzić, czy to jest prawidłowo zostało wykonane, trzeba odpowiedzieć sobie na trzy pytania. Po pierwsze, czy koszty personelu zostały prawidłowo określone? Bo jeżeli się okaże, że tam mamy zdefiniowaną właśnie na przykład umowę o dzieło, musimy tą umowę o dzieło na poziomie weryfikacji przenieść do działań merytorycznych, a w związku z tym zmienia nam się, stawka ryczałtowa może pozostać ta sama, ale kwota bezwzględna zmieni nam się, ponieważ suma, od której będziemy liczyć procent, będzie inna, jeżeli popełnimy błąd w definicji personelu. Potem, czy stawkę ryczałtową podaliśmy w budżecie i czy ten sposób kalkulacji jest wiarygodny? To jest bardzo istotne. Tutaj podaję przykłady, uwaga, znowu z prawdziwych wniosków, zanonimizowane to są oczywiście też sytuacje, ale chciałabym pokazać taką informację. To jest tu po prostu nie mamy kalkulacji, to znaczy to jest błąd. My do Państwa wracamy potem z prośbą o wprowadzenie kalkulacji i niestety dosyć długo to wszystko trwa, w związku z tym bardzo byśmy prosili, żeby już na etapie pisania wniosku zadbać o to, żeby znalazła się prawidłowa kalkulacja i informacja, skąd te 15% się wzięło. Tu są po prostu wymienione, no i prawidłowo zdefiniowane koszty pośrednie, ale nie ma informacji o tym, dlaczego to jest 15%? W kolejnej sytuacji mamy tutaj także informację, która no już jest o tyle błędna, że my Państwu prosimy o pełną kwotę, 0,48% to nie jest procent, który my możemy zatwierdzić, bo prosimy Państwa o zakrąglanie kosztów pośrednich. W związku z tym również takie informacje są dla nas
niewystarczające. Jeżeli mamy tu określone 14%, może ja nie będę przechodziła też jakby przez to Państwo dokładnie, pokażę jak to zrobić prawidłowo, ale chcę pokazać, że w ten sposób, jeżeli wymieniają Państwo koszty administracyjne, to nadal to jest niewystarczające. To znaczy to, że Państwo ponoszą te koszty, my musimy wiedzieć, jaka część z tych kosztów jest dzielona i przypisana do tego projektu. Proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że mają Państwo czynsz i prowadzą działalność gospodarczą i działalność statutową i chcą Państwo rozliczyć VAT. Państwa księgowość i organizacja musi mieć przyjętą wewnętrzną metodę podziału czynszu i faktury za czynsz pomiędzy działalność statutową i gospodarczą w sposób adekwatny na tyle, żeby móc rozliczyć VAT z Urzędem Skarbowym. I generalnie w tych kosztach pośrednich chodzi o to samo. Jeżeli mają Państwo projekty X, Y, Z i mają Państwo jedną fakturę za czynsz, muszą mieć Państwo ustaloną metodę rozliczenia, jaka część tej faktury będzie rozliczana w projekcie X, Y i Z. Nie tylko informacja o tym, jaki jest koszt danej faktury, tak? No tutaj jeszcze szczegółowe rzeczy zostawię to, bo czas leci, ale chciałabym Państwu pokazać na chwileczkę tą tabelę kosztów pośrednich, bo najwięcej z tym jest kłopotów. Zatrzymam na chwileczkę udostępnianie prezentacji i w tym momencie pokazuję tabelę kosztów pośrednich, którą gdzie są powtórzone informacje z podręcznika i przyłożone na Excel. To będzie taka sytuacja, w której tu w pierwszym przykładzie mamy zastosowaną metodę z uwzględnieniem personelu oddelegowanego do projektu. Poniżej w taka bardziej uproszczony sposób jest pokazana metoda z uwzględnieniem personelu, a druga metoda budżetowa. I proszę zobaczyć, że ta sama sytuacja dla tego samego projektu może dać inną stawkę ryczałtową w zależności od tego, jaka metoda zostanie wybrana. I rekomenduję Państwu też jakby przeprowadzenie takiego ćwiczenia, żeby zobaczyć, która stawka po prostu będzie dla Państwa korzystniejsza, tak żeby ten ryczałt wykazać większe. W metodzie z personelem musimy określić, ile osób w naszym projekcie będzie pracowało, ile mamy etatów, a ile etatów mamy w całej organizacji. Tu mamy dwa etaty, to co jest na żółto, Państwo, to są wszystko przykładowe dane, tak? Państwo oczywiście powinni wypełnić to swoimi danymi faktycznymi. Jeżeli mamy 10 osób, które pracują w organizacji, to ten udział procentowy personelu przypisanego do projektu w całym zespole wynosi 20%, ale to nie jest stawka ryczałtowa, tak? Stawka ryczałtową, którą dalej określamy, wygląda tak. Jeżeli mamy projekt trwający 12 miesięcy, w związku z tym mamy średnie miesięczne koszty 1000 euro razy 12 miesięcy, czyli wiemy, że pensje personelu przypisanego do tego projektu wyniosą 12 tysięcy euro, ale określamy również średnie koszty miesięczne organizacji, koszty administracyjne. Proszę zobaczyć, że tutaj może to być, wymienione są przykłady, obsługa księgowa, czynsz, media, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, to wszystko ma, możemy policzyć w złotówkach, ile nas to średnio miesięcznie kosztuje, przeliczamy ustalonym przez nas kursem do preliminarza, ta kwota miesięczna wychodzi nam 700 euro, jeśli przeliczamy ją przez 12 miesięcy, to jest 8400 euro. I teraz uwaga, to jest nasz limit narzucony przez Biuro Mechanizmu Finansowego. I teraz obliczamy stosunek kosztów administracyjnych do udziału procentowego personelu, tak, który tutaj określiliśmy wcześniej. I to nam daje dopiero stosunek kosztów administracyjnych projektu do kosztów wynagrodzeń w ramach projektu, który nam określa stawkę ryczałtową. I w tym wypadku wyszło nam 14%. Tutaj jest metoda budżetowa, analogicznie zastosowana. Ta proporcja jest udział grantu. Uwaga, tu jest w skali roku, to trzeba zrobić albo proporcjonalnie w okresie do całego okresu trwania projektu. Jeżeli to będzie to 2 lata, to trzeba ten budżet mieć albo 2-letni, albo grant proporcjonalnie zmniejszyć do okresu, do rocznego budżetu, jeżeli będziemy w ten sposób wykazywać. Analogiczne mamy tutaj wykazane średnie miesięczne koszty na poziomie 700 euro. Limit jest stały bez zmian, narzucony w ramach programu, ale udział już procentowy środków z grantu do całego budżetu wynosi 25%. W związku z tym koszty administracyjne, te, które ponosimy przy zastosowaniu metody budżetowej, dają nam stawkę
ryczałtową aż o 18%, przy czym my nie możemy 18% wykazać. W związku z tym stawkę ryczałtową przy takiej kalkulacji obniżamy do 15%. I ten mechanizm powinien zostać opisany w budżecie, który Państwu potem jeszcze też pokażę. Przepraszam, udostępniam cały ekran ponownie. Przechodzę dalej. Tak w skrótowej wersji tylko zaznaczę, że proszę zapoznać się jeszcze z tymi definicjami kosztami personelu i skorzystać z tej tabeli pomocniczej. Ona nie jest wymagana, ale może być po prostu ułatwieniem, ponieważ będziemy też oceniali koszty pośrednie przy ocenie budżetu, czy po prostu zostało dobrze skalkulowane. I ułatwi nam to po prostu potem podpisanie umowy i szybszą wypłatę grantu. I teraz na koniec zasady finansowe obowiązujące w programie, czyli o budżecie i o rozliczeniu grantu. Na etapie wniosku wymagamy dość szczegółowego budżetu. Proszę pamiętać o tym, że musi być on realistyczny, że generalnie przejrzysty, uzasadniony budżet to często jest po prostu klucz do sukcesu, do uzyskania, do finansowania, tak żeby było zawsze wiadomo, jak jest opisana dana pozycja, czy jest dobrze określona jednostka miary, czy jest realistycznie i zdefiniowany koszt. To wszystko rzutuje na całość oceny budżetu. Koszty należy zaplanować w złotówkach, ale potem przeliczamy je na euro. Proszę pamiętać, że my przyznajemy dotacje w euro, potem też je rozliczamy w euro. Na potrzeby tutaj procedury konkursowej wprowadziliśmy do generatora wcześniej kurs 1 euro 4, który równa się 4 złote 20 groszy. No w tym momencie jest to rzeczywiście dość może nieadekwatna kwota. Jak dzisiaj zajrzałam na stronę NBP-u, no, sytuacja jest, jakby zmienia się drastycznie. W tym momencie kurs wynosi 4,7989, tak, prawie 4,8, różnica prawie 60 groszy. Oczywiście proszę pamiętać o tym, że nigdy Państwo nie otrzymają takiego kursu jak NBP-u, będzie on zawsze trochę niższy. W związku z tym możliwe są sytuacje, że otrzymają Państwo wypłatę w złotówkach, bo będziemy przelewać z konta w euro na konto złotówkowe. To jest jedyna taka możliwość i opcja. I może się okazać, że otrzymają Państwo więcej złotówek niż założyli w budżecie, ale żeby zachować tutaj to takie pewne bezpieczeństwo i żeby nie było ryzyka kursowego po Państwa stronie, to no jeszcze w momencie ogłoszenia konkursu wydawał nam się ten kurs adekwatny. On jest na stałe wprowadzony do generatora i także on jest wprowadzony do narzędzia do planowania budżetu. Ja zachęcam Państwa, żeby zaplanować budżet wcześniej, skorzystać z tabeli w Excelu. Jak będzie moment, to jeszcze ją pokażę albo w sesji pytań i odpowiedzi. To jest załącznik numer 17 do ogłoszenia naszego konkursu. Najlepiej najpierw zabudżetować wszystko w Excelu, także z przyczyn nawet no, nie tylko takich roboczych, żeby wiedzieć, czy wszystko się zgadza, tam są różne warunki wpisane, ale też, żeby mieć to potem na własny użytek i żeby nie było kłopotów technicznych w sytuacji, w której w generatorze coś się zawiesi, nie zapisze, coś nie zostanie sprawdzone. Także proszę pamiętać o tym, żeby go zaplanować, przygotować wcześniej offline. Dobrze, na jakie kategorie dzielimy budżet? Tak jak powiedziałam, Państwo zobaczą to też jakby w samym formularzu wniosku. Mamy koszty personelu, potem mamy działania. W ramach działań możemy mieć aż 12 pozycji budżetowych. To jest bardzo dużo, nie trzeba ich wszystkich wykorzystać, ale no jest to tak zdefiniowane, żeby mogli Państwo jakby szczegółowo rozbić sobie, zaplanować działania, określić tam na przykład promocje, także ewaluacje, mogą to być odrębne działania, ale nie ma potrzeby, żeby wykorzystywać wszystkich. Także proszę, może być też taka sytuacja, że Państwo zdefiniują na przykład działania merytoryczne, które będą miały w budżecie, one potem są przenoszone, tytuł działania bezpośrednio do budżetu, one mogą mieć zerowe koszty de facto, więc to też proszę na to zwracać uwagę. I potem mamy koszty pośrednie. Jeżeli będą Państwo starać się o dodatkowe środki na rozwój instytucjonalny i współpracę dwustronną, analogicznie każda z tych części będzie dzieliła się także na koszty personelu i działania, a także na koszty pośrednie, jeśli będzie taka możliwość ich wykazania w tych dwóch częściach. Koszty partnerstwa. Chciałabym zwrócić uwagę, że
należy ująć je w budżecie głównym, bo zdarzały się takie błędy, że organizacja wymieniała koszty partnerstwa w tabeli pomocniczej pod budżetem głównym tylko, nie uwzględniając ich wyżej. To, co znajduje się poniżej, jest tabelą pomocniczą, która pomaga nam stwierdzić, czy faktycznie lider jest liderem projektu, a partner wykonuje jakby pewne czynności jakby w ramach współpracy, które są pomocnicze i to pomaga nam też jakby zobaczyć, jaka jest zależność między tymi dwoma, trzema, prawda, podmiotami. Tylko współpraca dwustronna z państw darczyńców, ponieważ to jest dodatkowa pula środków, jest wyróżniona w budżecie, także wszystkie inne koszty związane z partnerstwem ujmujemy w części merytorycznej projektu, a potem te koszty powtarzamy w tabeli pomocniczej. One niestety się nie zasysają samodzielnie dalej. Wszystkie przepływy środków muszą Państwo uregulować w umowie partnerskiej przed podpisaniem umowy grantowej, czy będzie to zaliczka, czy będą to refundacje, w jaki sposób będą Państwo przekazywali środki. Proszę pamiętać, że rozliczamy się tylko na podstawie not księgowych, czyli muszą Państwo sprawdzić, czy Państwa potencjalny partner nie będzie miał sytuacji, że musi zafakturować daną czynność w tej sytuacji, bo partner nie jest podwykonawcą. Faktur jest, tutaj nie uznajemy w rozliczeniach pomiędzy partnerami. Państwo pełnią rolę nadrzędną w stosunku do partnerów. Proszę pamiętać, że partnerów obowiązują dokładnie te same wytyczne, co liderów. Dobrze mieć to wszystko zawarte również w umowie partnerskiej, żeby mieć pewność, że partner będzie mógł się najpierw sprawozdać do Państwa, a potem Państwo do nas z kosztów, które poniósł partner. Dotyczy to zarówno VAT-u, no jedyną taką sytuacją, że partner nie musi w odrębnionego rachunku bankowego otwierać. To jest jedyna tak naprawdę różnica, ale to Państwo ponoszą pełną odpowiedzialność za realizację całego projektu. Reasumując, pod jakim kątem będziemy oceniać budżet? Po pierwsze, czy jest gospodarny? Jaki jest stosunek ceny zakupu do ceny rynkowej? Czy jest racjonalny? Stosunek ceny do jakości otrzymanej usługi i efektywny. To jest relacja kosztu do osiągniętego rezultatu. Na przykład, jeżeli się okaże, że w ramach naszego projektu przeszkolimy 20 osób, a chcielibyśmy na ten projekt mieć 100 tysięcy euro, to nie jest efektywne zaangażowanie środków na osiągnięcie takiego rezultatu, tak? To znaczy można się nad tym po prostu jakby zastanawiać, czy po prostu zaangażowanie środków w stosunku do efektu, który chcą Państwo osiągnąć, jest adekwatne. Podnieśliśmy, jakby po doświadczeniach pierwszego konkursu, podnieśliśmy liczbę punktacji w ocenie budżetowej z 6 do 8 punktów. Jeżeli ktoś z Państwa aplikował wcześniej, to proszę zwrócić na to uwagę. Poza pytaniami tymi ogólnymi, czy budżet jest, to są pytania, na które eksperci muszą odpowiedzieć, oceniając Państwa wnioski, czy budżet jest spójny, adekwatny, gospodarny, realistyczny, przejrzysty i starannie przygotowany, dodaliśmy pytania, czy budżet jest zgodne z zasadami programu i będziemy prosić ekspertów, żeby zwrócili uwagę szczególnie na to, czy koszty są kwalifikowane, czy koszty personelu zostały prawidłowo określone i jeśli tego dotyczy także budżet, czy stawka ryczałtowa kosztów pośrednich została podana w budżecie i czy sposób jej kalkulacji jest wiarygodny. 8 punktów na 50 to jest około 16%, więc jest to istotna część, ale nie tylko jakby chodzi o to, prawda, żeby mieć jakby dobry pomysł, który jesteśmy w stanie też jakby finansowo jakby tutaj zabezpieczyć, ale to jest też o tyle istotne, żebyśmy potem po prostu płynnie ten projekt realizowali i też bez problemu go sprawozdawali, zarówno Państwo do nas, jak i my do donorów. Uwaga! Przypominam, wkład własny nie będzie dodatkowo punktowany, więc jeżeli to byłaby Państwa motywacja, żeby dorzucić wkład własny dlatego, że będzie lepiej wyglądało to w budżecie, nie ma takiej potrzeby, wkład własny nie jest wymagany, a w związku z tym nie będzie dodatkowo punktowany. A zatem jeszcze raz checklista dla Państwa, sprawdzamy. To samo kwalifikowalność kosztów, spójność i zasady programu. I tutaj jeszcze raz odsyłam do narzędzia do planowania budżetu, które powinno Państwu pomóc sprawdzić, czy wszystko jest zrobione zgodnie z regułami sztuki. Warto pamiętać przy planowaniu budżetu, że
Te środki są dosyć elastyczne. My nie mamy żadnych limitów związanych z administrowaniem projektu, na przykład dotyczących kosztów koordynacji. Nie ma limitów na koszty wynajmu, cateringu, zakupu sprzętu, tylko mamy ten limit na 50% kosztów kwalifikowanych, kosztów remontu nieruchomości. Nie ma widełek godzinowych, na przykład dla stawek trenerskich, dla jakichś szkoleniowych. Wyjątkiem jest wycena pracy wolontariackiej, jeżeli ktoś by chciał wykazywać wkład własny, tylko proszę pamiętać, że wycena pracy wolontariackiej w formie niefinansowanego wkładu własnego powoduje, że muszą Państwo mieć zabezpieczone środki finansowe do wykazania w innych pozycjach budżetowych. Także wycena pracy wolontariackiej w budżecie od razu powoduje to, że muszą Państwo mieć również do wyłożenia środki finansowe w innych kategoriach ze względu na zasadę proporcjonalności wkładu własnego. Widełki są określone w podręczniku. Wolontariusze, nie ma widełek kosztów wynagrodzeń personelu, ale te wszystkie koszty muszą być racjonalne, tak? Ani zawyżone, ani zaniżone. Mamy tutaj też taką zasadę, o którą Państwo często pytają, o zapytania ofertowe, zaraz do tego dojdę, tylko jeszcze chciałabym powiedzieć, że zawsze ta czerwona lampka, która zapala się nam, jak i ekspertom, ekspertkom oceniającym projekt, to czy w budżecie zastosowano radykalnie zawyżone albo radykalnie zaniżone stawki, albo pojawiają się działania wykluczone, to rzeczywiście powoduje pewnego rodzaju wątpliwości. Jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, na poziomie otrzymania dotacji my wracamy do budżetu, weryfikujemy go i możemy prosić o modyfikacje związane z wymogami programowymi. Państwo mogą modyfikować budżet od strony realizacji projektu, ale super by było, jeżeli już na samym początku tej drogi zadbaliby Państwo o wymogi programowe, o których dziś mówimy. Zarządzanie finansowe to też może być istotne już jakby na poziomie planowania Państwa projektu i budżetu, dlatego wspominamy o nich wcześniej. Proszę pamiętać o tym, że będziemy prosić o wyodrębnienie rachunku bankowego lub subkonta w polskich złotych, które będą służyły do rozliczenia zarówno przychodów, czyli naszego grantu, i kosztów ponoszonych w związku z realizacją projektów. Grant wypłacany jest w euro na konto w złotówkach. To jest jedyna możliwość. Nie można przyjmować środków przez e-kantor. Niektóre banki proponują takie rozwiązania. To jest związane z tym, że staramy się podobnie jak w Funduszu Krajowym, przyjąć równe zasady dla wszystkich. Nie wszyscy mają też konta walutowe, ale chodzi też po prostu o jasną, przejrzystą zasadę przyjmowania i rozliczania środków w walucie, które będą rozliczane, uwaga, kursem otrzymanej transzy. I teraz tak, przepraszam, uciekło mi tutaj jeszcze jedna ważna sytuacja. Rekomendujemy otwarcie rachunku nieoprocentowanego. Proszę pamiętać, że odsetki nie są kosztem kwalifikowanym. Jeżeli by było odsetki dodatnie, trzeba by było je odjąć, ale też tych kosztów nie będziemy pokrywać. Państwa prosimy też o to, żeby wszystkie koszty opłacać przelewem. To jest jedyna taka możliwość też w przypadku wynagrodzeń, unikamy płatności gotówkowych. To też dotyczy tego, że musimy mieć prosty sposób do weryfikacji tego, czy koszt został poniesiony, a więc czy został opłacony. I najprostszym takim dowodem jest przelew. Środki trwałe, tak jak wspominałam, muszą też być dokumentowane tabelami amortyzacyjnymi, muszą być zabezpieczone, oznaczone. O tym też będziemy mówić na poziomie zarządzania finansowego po przyznaniu grantów. Wszystkie dokumenty, które są dokumentami kosztowymi związanymi z realizacją, oczywiście muszą być opisane w sposób trwały, według zasad opisanych także w podręczniku, i od razu na tych dokumentach będzie także informacja na temat kwoty kwalifikowanej zarówno w złotówkach, jak i w euro. I
taka istotna kwestia. Proszę pamiętać, że wszystkie pełna dokumentacja musi być przechowywana 3 lata od zakończenia programu. Nie od zakończenia projektu, państwa projektu, tylko programu rozumianego jako przyjęcie przez Biuro Mechanizmu Finansowego końcowego sprawozdania od operatora, czyli od konsorcjum, które przyznaje granty. Najwcześniej program zakończy się w 2025 roku, czyli oznacza to, że dokumenty związane z realizacją państwa projektu, nawet jeżeli byłby to konkurs, mały projekt realizowany tylko w tym roku, trzeba będzie je przechowywać nawet do 2028 roku. Zamówienia publiczne, o których wspomniałam, grantobiorcy nie są zobowiązani do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. W naszej definicji środki, które przyznajemy, nie są środkami, funduszami publicznymi. W związku z tym obowiązują nas tylko wytyczne donorów i prosimy o to, żeby na poziomie realizacji projektu, nie na poziomie budżetowania, ale na poziomie realizacji zakup towaru lub usługi, który ma wartość większą niż 5000 euro, podlegał procedurze ofertowej, rozeznania rynku i o to też będziemy Państwa prosili przy sprawozdawczości, żeby takie zestawienie ofertowe z wyborem uzasadnionym danej usługi nam przedstawiać. Nie jest to konieczne w przypadku kosztów związanych z zatrudnieniem personelu, zakupem usług komunalnych. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo w podręczniku. Będziemy prosić o wyodrębnienie ewidencji księgowej, tak jak prosimy o osobny numer konta bankowego. Wszystkie koszty bezpośrednie muszą być księgowane na osobnym planie kont. Koszty pośrednie, które są rozliczane ryczałtem, nie wymagają prowadzenia wyodrębnionej ewidencji, natomiast rekomendujemy też takie rozwiązanie. Prosimy pamiętać, to co jest nieudokumentowane, niestety nie zostanie uwzględnione w rozliczeniu projektu. I ważna też, ja troszkę przyspieszam, bo zostało nam pół godziny, ale chciałabym jeszcze podkreślić, żeby był czas na pytania i odpowiedzi. Proszę pamiętać o tym, że granty są wypłacane w transzach. Transze są określone i cały harmonogram płatności proponujemy my jako operator na podstawie, po analizie harmonogramu projektu, ale także dokumentów finansowych grantobiorcy. W momencie podpisywania umowy grantowej my Państwa prosimy o przedstawienie sprawozdania finansowego, z którym się zapoznajemy i na podstawie Państwa jakby oceny, doświadczenia w operowaniu środkami zagranicznymi, rozliczaniu dotacji, ustalamy wysokość transz i ich harmonogram ich wypłat. Proszę też pamiętać o tym, że jest to długotrwały proces. Im więcej niestety jest błędów na poziomie budżetu w szczególności, ale także wskaźników rezultatu, tym dłużej trwa negocjacja i podpisanie umowy grantowej. Także pierwsza płatność, jeżeli zostaną rozstrzygnięte wnioski i konkurs 15 lipca, projekty powinny się zacząć 1 września, ale pierwsze środki mogą wpłynąć dopiero w ostatnim kwartale, to znaczy może się to niekoniecznie będzie oznaczało, że już we wrześniu będzie podpisana umowa i wypłacona pierwsza transza. Może to nastąpić także w październiku, w listopadzie lub w grudniu, w zależności od tego, jak ten proces będzie długotrwały, także proszę mieć to w głowie, planując harmonogram projektu oraz Państwa możliwości finansowe do ewentualnego zakładania kosztów, które by były ponoszone w początkowej fazie realizacji projektu. Małe granty, maksymalnie pierwsza początkowa kwota dotacji, jakby transza wypłacana jest, to jest maksymalnie 50%. My sprawozdajemy się okresowo po rozliczeniu, wydaniu 70% otrzymanych wcześniej środków, ale proszę też pamiętać o tym, że poza tą pierwszą płatnością, która może być rozciągnięta w czasie, ostatnie koszty są rozliczane też w formie prefinansowania przez grantobiorców. Minimalnie 5% w przypadku małych grantów, a w przypadku dużych grantów 10% kwoty dotacji jest wypłacana dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego, czyli te środki trzeba mieć też zabezpieczone na koniec realizacji projektu. I w momencie, kiedy rozliczenie jest poprawne, wszystko się zgadza, to te środki są wypłacane w ramach ostatniej transzy dla Państwa. I no,
To jest też już zasady zarządzania budżetem, tak jak go planujemy w sposób gospodarny, racjonalny i efektywny, tak samo tymi środkami zarządzamy i zawsze warto na bieżąco go kontrolować. Można go modyfikować, o modyfikacjach będziemy mówić też już na kolejnym etapie, ale będziemy starali się też tutaj podchodzić w miarę elastycznie. Także chciałabym jeszcze tylko raz podkreślić, że no może zdarzyć się taka sytuacja, że Państwo otrzymają też, ponieważ otrzymają Państwo środki na konto w złotówkowe, może być to wyższa kwota w złotówkach niż Państwo założą w preliminarzu ze względu po prostu na zmianę kursu. Dobrze, o profinansowaniu ostatniej transzy powiedziałam. Zachęcam jeszcze raz i odsyłam do podręcznika. W tym momencie zatrzymuję prezentację i widzę, że na czacie są pytania i odpowiedzi. Może ja bym tylko jeszcze wcześniej Państwu na chwilkę udostępniła i pokazała narzędzie do planowania budżetu, żeby Państwo też mogli po prostu na niego spojrzeć i żeby wiedzieli tak naprawdę, jak posługiwać się tą tabelą i też, żeby Państwa zachęcić do ściągnięcia tej tabeli z naszej strony i zanim przejdą Państwo do generatora, żeby skorzystali z tych możliwości, to narzędzie do planowania budżetu zostało przygotowane w 4 wariantach dla małego i dużego grantu, zarówno z wkładem, jak i bez wkładu własnego. W sytuacji, w której wykazujemy wkład własny, należy go, tutaj też powiększę, żeby było lepiej widoczne, należy go wykazać, określić na jakimś określonym poziomie. Jeżeli założymy, że to jest 10%, to w momencie wprowadzenia kosztów na poziomie, ach, to nie w tej sytuacji, przepraszam, tutaj one powinno z automatu być, to jest bez wkładu, ach, dobrze, tu mamy z wkładem. Powinny one z automatu Państwu się przeliczać. Jeśli się to nie przelicza, to jest to... Ach, już wiem dlaczego, przepraszam, bo zrobiłam z automatu. Tu musimy mieć przeliczenie liczby jednostek, na przykład 12 miesięcy, koszt jednostkowy 4000 zł. I jak Państwo widzą, już tutaj powiększam pozycję budżetową, jeżeli byśmy określili na poziomie kosztu jednostkowego 4000 zł przez 12 miesięcy, koszt całkowity w tej pozycji to jest 48 tysięcy, mamy koszt jednostkowy obliczony w euro, koszt całkowity i tutaj z automatu ta kwota będzie rozliczana proporcjonalnie we wszystkich pozycjach. Proszę spojrzeć, od razu mamy pomniejszoną tą kwotę grantu o 10%, które Państwo wykazują jako wkład własny. W sytuacji, w której Państwo tutaj pracują też tak roboczo, mogą Państwo używać tych plusików i minusików. Tu jak widzą Państwo jest ten zeszyty kurs roboczy. Jeżeli chcieliby Państwo przeliczyć sobie, jaka byłaby to kwota faktyczna w jakby innym kursem, można go tu ręcznie zmienić. W generatorze nie ma takiej możliwości. W generatorze to jest zaszyty na stałe kurs 4,20 groszy. Ale jeśli by Państwo poszukiwali tego miejsca w tej tabeli, to znajduje się on tutaj ukryty w tej metryczce projektu. Tak jak powiedziałam, mamy koszty personelu. Proszę szczegółowo opisać każdą kolejną pozycję, pamiętać o formie zatrudnienia i wymiarze czasu pracy w przypadku zleceń liczby godzin pracy miesięcznie. Mamy, tak jak wspominałam, 12 działań. Proszę sobie odsłaniać te plusy, minusy. Można dodawać pozycje, wersy odejmować. Żadna komórka nie jest zablokowana, także mogą Państwo z tego śmiało korzystać, tak jakby było Państwu wygodnie. Dalej mamy tutaj miejsce, jest bardzo dużo miejsca jakby w budżecie, żeby wpisać tą przyjętą zasadę kalkulacji kosztów pośrednich, wprowadzić stawkę ryczałtową. Ona będzie dalej, jak Państwo tutaj widzą, obliczana od sumy kosztów personelu. I tak to będzie w każdej części budżetu zdefiniowane. W związku z tym to też jakby zaznaczam, jeżeli ktoś ma doświadczenie z Funduszu Krajowego, tam koszty personelu był, stawka kosztów, jeszcze raz,
koszty pośrednie były liczone od całkowitych sumy kosztów personelu, zarówno w rozwoju instytucjonalnym, jak i w działaniach merytorycznych. U nas to jest rozdzielone z tego względu, że u nas rozwój instytucjonalny jest po prostu finansowany z innej puli środków i po prostu nie mamy możliwości przesuwania. To jest też istotne, bo potem po przyznaniu grantu nie ma możliwości przesuwania przyznanych środków pomiędzy rozwojem instytucjonalnym a częścią merytoryczną. Dotyczy to tak samo współpracy dwustronnej. To jest część trzecia projektu. Tutaj jest możliwe wprowadzenie dwóch działań. Można także wprowadzić koszty personelu, jeśli byłaby taka potrzeba, również koszty pośrednie. Na dole mają Państwo takie pytania sprawdzające. Po uzupełnieniu tabeli mogą Państwo zobaczyć, czy mieścimy się w danej puli środków, które są przeznaczone na rozwój instytucjonalny. To jest ta pula 22% wartości podstawowej części grantu. I na dole proszę nie zapominać o tych kosztach partnerów, którzy nie są z państw darczyńców, mogą to być z naszych krajów ościennych, ale mogą to być partnerzy również określeni w Polsce. W momencie, w której te pozycje zostaną na przykład opisane tutaj jako koszt partnera, należy je powtórzyć w tabeli pomocniczej, tak, w generatorze. To myślę, że tak na bardzo szybko to pokazałam, ale tabela wymaga zdecydowanie jakby spokojnego zapoznania się z nią i wypełnienia, także proszę nie zostawiać budżetu na ostatnią chwilę, nie koncentrować, jakby, no oczywiście też jakby myśleć o tej części merytorycznej, ale nie, no, część finansowa jest tu także bardzo istotna i może być bardzo wymagająca. W momencie, kiedy będą te wszystkie tabele i pozycje wypełniane ostatniego dnia składania wniosków, mogą się zdarzyć błędy i problemy z wypełnieniem tej tabeli. Także zachęcam nawet po naszym spotkaniu, żeby usiąść i spróbować podejść do pierwszej wersji budżetu Państwa projektu. To tyle ode mnie. Mamy 15 minut na pytania i odpowiedzi w tej części. Jak będą szczegółowe pytania, to będę oczywiście do dyspozycji, także za chwilkę na drugim linku. Bardzo dziękuję, Doroto, za prezentację. Faktycznie zostało nam 15 minut i na czacie padło kilka pytań. Zadam je w kolejności, w jakiej się pojawiały, z wyjątkiem jednego pytania, które nie dotyczy bezpośrednio tematu dzisiejszego spotkania, więc zostawiam je na koniec. Jeżeli będzie czas, spróbujemy. Zobaczymy, czy będziesz w stanie też na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie odczytuję od Adeli. Pytanie padło w kontekście omawiania i podziału kosztów bezpośrednich. Pytanie brzmi: koszty delegacji koordynatora. To koszt jaki? To jest koszt bezpośredni, ale koszt działań merytorycznych. Koszty delegacji nie mogą być przypisane do kosztów personelu. Tak? Koszty personelu to są koszty wynagrodzeń. Natomiast delegacje mogą Państwo zabudżetować, jeżeli na przykład działaniem będą warsztaty organizowane w innej miejscowości albo, nie wiem, wizyta studyjna, to koszty delegacji znajdą się po prostu jako linia budżetowa w danym działaniu, którego będzie dotyczyła podróż. Następne pytanie zadał Przemysław. Czy można podpisywać umowy w ramach współpracy z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą? Na przykład osoba będąca stałym pracownikiem w fundacji. Rozumiem, że chodzi o współpracownika. Być może. Znaczy, rozumiem, że to jest umowa. To znaczy o współpracy, o świadczenie usług w ramach kosztach personelu, że nie chodzi tutaj o współpracę partnerstwo, znaczy, bo to jedyna, to może tylko tak powiem, bo na pewno to koleżanki też mówiły o zasadach, że jakby o katalogu partnerów, jednoosobowa działalność gospodarcza jest wykluczona jako partner projektu, tak? Jeżeli są Państwo organizacją, mogą mieć jako partnera inną jednostkę, podmiot prawny, który posiada osobowość prawną, osobowa działalność gospodarcza jest z tego wykluczona jako partner, ale może być, jeżeli Państwo się pytają, umieszczona taka osoba jako podwykonawca w ramach działań merytorycznych i może się także znaleźć w kosztach personelu, jeżeli de facto jest członkiem zespołu, tylko wypłata wynagrodzenia jest dokonywana wtedy na podstawie umowy o współpracy czy świadczenia usług w sposób regularny, w sposób ewidencjonowany i jest wykonywana osobiście. Czyli jeżeli byłaby to na przykład informatyk,
jeżeli jest jakiś taki specyficzny na przykład projekt, który wymaga zatrudnienia informatyka, którzy często pracują na własnej działalności gospodarczej, albo na przykład właśnie księgowa, no to musimy mieć wprowadzoną taką umowę specjalnie jakby do realizacji tego projektu. To nie może być umowa ogólna, tak, tylko na rzecz tego projektu i musi być określone, jaki czas w miesiącu będzie przeznaczony na realizację. Musi to być czas trwania jakby no, też znaczący, to nie może być jednorazowa usługa, jeżeli chcemy, żeby to był personel. No i musi być podpisana ewidencja. Czyli na przykład, jeżeli byłoby to biuro rachunkowe, że inne osoby wykonują taką pracę, to nie jest to wtedy personel, nie jest to wtedy praca świadczona osobiście. Mam nadzieję, że jest to jasne, ale jeszcze na wszelki wypadek przeczytam do końca to pytanie w takiej formie, jakie zostało zadane. Na przykład osoba będąca stałym pracownikiem fundacji, która będzie koordynatorem projektu i w ramach tego będzie wystawiała faktury w ramach swojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Tak, jest taka możliwość, tylko proszę wtedy napisać w opisie pozycji budżetowej koordynacja projektu w nawiasie na podstawie umowy o współpracy albo jednoosobowa działalność gospodarcza i musi być zawarty tam też oczywiście musi... Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, obowiązuje ta sama stawka minimalna, co umowy na zlecenie, więc także proszę określić wymiar czasu pracy na tyle, żeby to było jasne, że to jest personel, tak? To znaczy, że to jest co najmniej, no, nie ma tutaj jakby tych minimalnych jakby określonych, prawda, że to musi być pół etatu czy 1/4 etatu, ale przez cały okres czasu trwania. I proszę pamiętać, że taka osoba musi mieć oprócz także w umowie określone źródło finansowania i musi mieć prowadzoną ewidencję. Nawet jeżeli jest, prawda, na działalności gospodarczej. Przy czym no to jest też wymóg nie tylko programowy, ale ustawowy, że te osoby również mają sprawdzaną tą minimalną stawkę godzinową, prawda? Więc czy niektórzy wystawiają tą liczbę godzin, po prostu wpisując w przedmiocie fakturę jakby liczbę godzin, którą rozliczają, my prosimy dodatkowo o ewidencję. Dobrze, następne pytanie zadała Lucja w takim brzmieniu. Wartości niematerialne i prawne mogą dotyczyć na przykład dostępu do aplikacji oprogramowania na zasadzie rocznej licencji. Czy to oznacza, że w takim przypadku trzeba przez 5 lat po projekcie płacić za to? Nie rozumiem, w jaki sposób 5 lat po projekcie płacić. To znaczy mogą Państwo, w zależności, jeżeli licencja jest wykupywana na dany okres i nie jest to licencja powyżej 10 tysięcy złotych, tak, to znaczy można ją po prostu wtedy jednorazowo jakby wprowadzić jako koszt projektu. Te zapisy jakby użytkowania dłużej tych środków trwałych, bo w tym okresie jeszcze 5 lat po zakończeniu projektu dotyczą środków trwałych określonych w umowie, których wartość przewyższa 10 tysięcy złotych. Myślę, że no zależy to tak naprawdę od wartości samej licencji i oprogramowania. Tak? To znaczy to możemy też potem jakby indywidualnie jakby już negocjować na poziomie, jeżeli ten koszt jakby przejdzie, projekt przejdzie, będzie uzasadniony, w jaki sposób go zabezpieczyć, no bo oczywiście ubezpieczyć środek trwały jest łatwiej, nawet sam komputer, który podlega po prostu pod ubezpieczenie jakby, nie wiem, wartości całego lokalu, tak, który jest ubezpieczony, niż no jakby licencja, która gdzieś jest zawieszona w chmurze, no to oczywiście to są jakby indywidualne jakby sytuacje, no ale zasada jest taka, przyznana przez donorów, którą po prostu przekazują, że no jest to obowiązujące, ale to nie znaczy, że znaczy właśnie pytanie jest takie, jakby w jaki sposób Państwo mogą płacić i ponosić koszty w ramach grantu w okresie realizacji projektu, czyli to jest ten równoznaczny z okresem kwalifikowalności kosztów. Nie wiem, czy w ten sposób jakby odpowiem, ale jeżeli by było to bardziej szczegółowa jakaś sytuacja, no to zapraszam po prostu do drugiej części spotkania i tam będzie można też porozmawiać bezpośrednio i odpowiedzieć na pytanie bardziej szczegółowe. Tak, ja również zapraszam, a raczej ponawiam zaproszenie. Następne pytanie jest może troszkę bardziej szczegółowe, ale spróbujemy. Zobaczymy, czy się uda. Pytanie zadał Przemysław. Przez 18 miesięcy zamierzamy w ramach projektu prowadzić zajęcia grupowe z młodzieżą spektrum autyzmu. 2 razy w tygodniu.
W ramach zajęć, oprócz zakupu materiałów dydaktyczno-papierniczych, będziemy chcieli pokryć koszty dodatkowych inicjatyw, na przykład wyjście na kręgle, do restauracji, zajęcia społeczne, praktyczne. Jak ująć takie koszty? Takie inicjatywy będzie inicjować młodzież i przez to są to trudne rzeczy do przewidzenia. Czy można w ogóle założyć w budżecie na przykład 500 zł miesięcznie na koszt takich działań pod nazwą na przykład warsztaty praktyczne umiejętności społecznych? Śmiało, proszę, tak jak to Pan przedstawił w pytaniu, może oczywiście powinno to być określone w działaniu i w części merytorycznej mogą Państwo po prostu opisać jakby ten sposób funkcjonowania jakby grupy i Państwa zajęć i warsztatów i nawet odnosząc się do tego, że jest to pula środków, która będzie jakby wspólnie rozdysponowana w tym okresie miesięcznym w ramach jakby potrzeb, które będą wynikały jakby z realizacji projektu i w sytuacji, w której tylko proszę pamiętać o tym, żeby nigdzie się nie znalazło w budżecie słowo ryczałt jako jednostka miary, tak? To znaczy, że to nie jest jakaś pula, ale mogą to Państwo zapisać jako warsztaty, jako projekt, który jest realizowany, prawda, jako w okresie miesiąca albo działanie, warsztat, w zależności od tego, jaka jest specyfika tego projektu, ale jest to do uzasadnienia, tak? To znaczy tylko wtedy w opisie też pozycji można po prostu na przykład podać przykłady takiego finansowania. Im bardziej, im wyższa jest ta kwota, czy sumarycznie jakby wysoka i jakby jest jakąś jedną pulą, tym bardziej my wracamy do Państwa potem z pytaniami szczegółowymi, jak to się rozlicza w czasie, w danym okresie, w liczbie godzin. Więc im bardziej szczegółowy budżet, tym jaśniejsze jest, co się składa na tą kwotę jakby ostateczną. Także tutaj bym po prostu zachęcała jakby do prawidłowego i do szczegółowego opisu, kompatybilnego w części merytorycznej z częścią finansową. I kolejne pytania, bardziej techniczne, dotyczące tych dokumentów, które Doroto pokazywałaś. Gdzie można znaleźć dokument pomagający w ustaleniu kosztów pośrednich? Czyli ten pierwszy przykład, jego nie ma na stronie jeszcze, prawda? Tak, bo on nie był częścią ogłoszenia konkursowego, więc tam nie mogliśmy podłączyć i pamiętam, że ustaliliśmy tak, że on się pojawi razem z naszym nagraniem, ale jeżeli jest taka potrzeba, żeby to znalazło się po prostu wcześniej jakby przysłane jakby Państwu, to nie wiem, czy koleżanki będą wysyłały też informacje, że już jest dostępne nagranie, to tam możemy też po prostu ten plik od razu podłączyć, tak żeby mieli Państwo jeszcze te 20 dni na skorzystanie jego przed tym deadline'em złożenia wniosku. Także postaramy się go jak najszybciej po prostu udostępnić. To może możemy się umówić, że w tym, tam gdzie są załączniki przy ogłoszeniu i przy informacjach ze wszystkimi dokumentami, tak, które są... Tak, przy czym, żeby to nie zginęło, bo jeżeli ktoś wcześniej to zobaczył, żeby to nie umknęło, to na pewno też pod tym naszym nagraniem i spotkaniem i pod prezentacją znajdzie się też ta tabela w Excelu do wyliczania kosztów pośrednich. I tak, mamy nadzieję, że to po prostu ułatwi Państwu pracę, bo to nie było dostępne na tym poziomie pierwszego konkursu, ale ponieważ bardzo dużo organizacji miało z tym problemy na poziomie podpisywania umowy grantowej, których cały czas jesteśmy w trakcie podpisywania umów, w związku z tym, że po prostu wiąże się to z różnymi modyfikacjami, no to stworzyłyśmy taki tutaj dokument, który ma po prostu ułatwić Państwu jakby przejście przez ten wymóg i mamy nadzieję, że można teraz z tego skorzystać i po prostu ominąć te błędy i rafy, na które się napotykają Państwo po drodze w pisaniu wniosku. I drugie pytanie techniczne dotyczące drugiego Excela, czyli narzędzia do planowania budżetu. Czy po wypełnieniu da się go automatycznie przelać do generatora? No i to jest ból. Niestety się nie da. Ten generator jakby... No niestety to służy nam w pewnym sensie jako notatnik i musimy zrobić copy-paste. No ten generator ma po prostu pewne ograniczenia techniczne, które są niezależne od nas, no ale zaleta jest taka, że jeżeli Państwo mają to już wprowadzone i potem chcieliby coś Państwo zmieniać, no to zawsze lepiej mieć po prostu dokument, który jest edytowalny w Excelu, gdzie wszystkie formuły jakby działają, wszystko się przelicza i można łatwo po prostu śledzić koszt, to znaczy do śledzenia kosztów będą Państwo mieli jako grantobiorcy osobno,
oficjalną też tabelę, natomiast chodzi o to, że na poziomie weryfikacji no jest to niezbędne bardzo często, żeby skorzystać, więc czasem organizacje, które nie miały tego narzędzia wypełnionego wcześniej, tylko że tak powiem na żywca wprowadzały dane do generatora, miały dużo błędów i tak przy podpisywaniu umowy prosiliśmy, żeby te dane wprowadzili do Excela, żeby można było po prostu uzgodnić koszty, jeżeli wymagało to po prostu jakichś jakby zasadniczych zmian, tak, budżet. Także zachęcam, żeby z tego skorzystać i niestety ręcznie wprowadzić, ale no, na takiej zasadzie kopiuj, wklej, jest już na pewno łatwiej. I następne pytanie dotyczące ryczałtu, sposobu wyliczania ryczałtu. Gdy organizacja nie ma zatrudnienia etatowego, kosztów utrzymania, czy mogłabyś podać jakiś przykład, jak wyliczyć te koszty, biorąc pod uwagę tylko koszty ujęte w projekcie? Jeżeli nie ma etatów, to znaczy nie trzeba, tak jak powiedziałam, nie zawsze adekwatna będzie metoda z uwzględnieniem personelu, przy czym przy realizacji projektu może się Państwu pojawić personel, którego dotychczas nie było, ale oczywiście mogą mieć Państwo koszty pośrednie, bo takim kosztem pośrednim jest chociażby utrzymanie rachunku bankowego albo księgowość, tak? Nawet jeżeli organizacja nie ma stałych, nie ma po prostu siedziby i stałego lokalu, więc nie ponosi kosztów mediów, no to może ponosić, nie wiem, koszty telefonu, usług kurierskich, zakupu papieru do druku, no jakby różnych materiałów biurowych albo no, samej pomocy, jakiejś obsługi formalno-prawnej organizacji. I można wtedy użyć albo metody budżetowej, to znaczy to oczywiście będzie adekwatne bardziej dla większych organizacji, bo w przypadku małych grantów nie ma tej potrzeby wykazywania doświadczenia realizacji projektów w danym obszarze, wystarczy doświadczenie jednostek, tak, które dokumentują Państwo, opisują w projekcie. I też wyobrażam sobie sytuację, że mogą do nas aplikować organizacje bez dużych budżetów, że albo w związku z obecną sytuacją mogą to być jedyne środki, które Państwo będą mieli i wtedy ta metoda budżetowa ani z personelem no, może być nieadekwatna. Natomiast no, wtedy Państwo muszą się odnieść do właśnie, często organizacje mają jakąś, jeżeli mają lokal, to odnoszą się do powierzchni. Jaka część danej powierzchni jest przypisana do danego projektu? Często to jest podpisywane, nie wiem, pod biurko. No, zachęcam zawsze, żeby spytać się własnej księgowości, bo księgowość po prostu musi mieć takie rzeczy też jakby no, doświadczenie w rozliczaniu kosztów stałych, tak? One często muszą być po prostu te koszty dzielone między różne projekty albo właśnie nawet między działalność statutową nieodpłatną i działalność statutową odpłatną. I, no i to musi być poddane jakiemuś ogólnemu mechanizmowi, który jest specyficzny dla Państwa organizacji. Ale jeśli nie mają Państwo stałego personelu, to proszę spróbować w pierwszym rzędzie z budżetem, bo w większości wtedy to działa. I ostatnie już pytanie zadane przez Małgorzatę. Większość personelu nie jest zatrudniona na etacie. Są to osoby mające własną jednoosobową działalność. Czy to są koszty personelu? To będą koszty personelu, jeżeli są przez te osoby oddelegowane, w cudzysłowie, tak, no bo nie mogą być oddelegowane, jeśli to nie jest etat, ale są przypisane do tego projektu i realizują działania przez znaczną część trwania tego projektu. To znaczy go albo zarządzają nim, tak, albo koordynują. Mogą to być, prawda, to znaczy to niekoniecznie muszą być osoby związane też z koordynacją, ale to mogą być na przykład, nie wiem, specjalista do spraw promocji, który jest po prostu przez bardzo regularny czas obsługuje na przykład sam projekt, stronę internetową, przygotowuje grafiki. My też mamy dosyć dużo wymogów związanych, prawda, z komunikacją i z promocją projektów, więc takie osoby też tam można zabudżetować. Może to być jakiś opiekun merytoryczny, który się tam znajduje, więc to może być koszt personelu, tylko tak jak powiedziałam, to musi mieć swoje uzasadnienie w czasie trwania projektu i w wymiarze czasu pracy danej osoby. Więc jeżeli to by był na przykład osoba prowadząca szkolenie albo przygotowująca grafikę, jakiś plakat, tak, jednorazowo, to nie będzie koszt personelu, jeżeli to jest jednorazowe wykonanie jakiejś usługi graficznej. To będzie koszt promocji, ale działań promocyjnych.
Tak? Natomiast jeżeli to będzie ktoś, kto stale dba o to, żeby wprowadzać, redagować treści na stronę internetową, przygotowywać jakieś komunikaty, kontaktować się z mediami i robi to regularnie, 10 godzin w tygodniu, przez 12 miesięcy trwania projektu, to może to być personel rozliczany na umowę o współpracę czy świadczenia usług. Tak, dobiliśmy już do Ja tylko końca jeszcze powiem, naszego jeśli nie mają Państwo kosztów stałych, to niekoniecznie właśnie na tym to polega. Nie wszyscy muszą mieć koszty pośrednie. Jeżeli Państwo nie mają kosztów stałych, to będą potem Państwo mieli problem z ewidencjonowaniem kosztów pośrednich, bo koszty pośrednie de facto są związane z kosztami stałymi ogólnymi organizacji. Jeżeli one nie są ponoszone, to proszę na siłę ich nie wykazywać, tego ryczałtu, bo może to być po prostu kłopotem nie tylko w uzasadnieniu, to znaczy można tutaj jakieś wygibasy zrobić, żeby to opisać, że to się pojawi, ale jeżeli potem Państwo nie będą mieli tych kosztów ponoszonych, to będzie problem z ich rozliczeniem. Także nic na siłę. Dobrze, już dobiegliśmy do końca naszego regulaminowego czasu webinarium. Bardzo dziękuję Tobie, Doroto, za prezentację, odpowiedzi na pytania. Wszystkim Państwu, wszystkim Wam dziękuję za udział i za pytania. Za niespełna 15 minut zacznie się sesja Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Jeśli jakaś odpowiedź jeszcze wymaga doprecyzowania lub macie inne pytania, bardzo gorąco zapraszam do udziału. Trzeba użyć innego, tego drugiego linku, który pojawił się w zaproszeniu na dzisiejsze spotkania. I przypominam też o możliwości udziału w marcówce, a raczej w marcówkach z programem Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Będzie to seria sesji konsultacyjnych, które będą się odbywać w kolejny piątek i sobotę, czyli 4 i 5 marca oraz 11 i 12 marca w godzinach 10, od 10 do 14. Jutro o godzinie 10 będzie nasza dzisiejsza ekspertka Dorota, więc zapraszam na spotkanie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja też dziękuję i do zobaczenia za chwilę. Jak ktoś ma szczegółowe pytanie, to z chęcią wyjaśnię i porozmawiam. Do zobaczenia.